Dzień dobry bliźnięta, zapraszam Was na horoskop na grudzień. Bliźnięta, w grudniu już patrzymy. Bliźnięta. Pary, 4 tygodnie. To będzie miesiąc, w którym dużo będzie się działo przede wszystkim wokół kobiet w parach, tak? Na początku miesiąca możecie mieć takie poczucie, że nie możecie się otworzyć. Może wasz partner będzie starał się z całych sił, a wy po prostu będziecie tak jak ta królowa mieczy. Taka zimna oschła. Panowie, którzy słuchają tego horoskopu, również mogą mieć takie odczucie. Albo po prostu tak ogólnie. Ta energia może oznaczać, że w grudniu w waszym związku właśnie będzie wiało chłodem. Oczywiście w tym pierwszym tygodniu, a potem to się zmieni. Tak? To jest w taki sposób pokazane w tym układzie. Możecie odczuć znaczną poprawę w komunikacji, jeśli chodzi o empatię w waszym związku w drugim tygodniu. Jeżeli coś zaplanowaliście, jeżeli macie jakiś plan na przykład na święta, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to nie wypali, że nie dojdzie do skutku, bo często ludzie jak widzą po prostu kartę wieża, no to boją się, że to już jest koniec. Ale ta wieża nie raz, nie dwa pokazała mi właśnie taką kwestię, że lepiej nie planuj, dlatego że to i tak nie dojdzie do skutku. Możesz przez cały miesiąc sobie snuć jakieś plany, marzenia, co tu się wydarzy, a los i tak będzie wiedział, w jaki sposób pokierować twoimi ścieżkami. Tak więc ta wieża może oznaczać, że to, co sobie obydwoje zaplanowaliście, po prostu nie dojdzie do skutku. Potem mam pod koniec roku albo jakaś wspólna inwestycja, albo po prostu sprawy rodzinne będą was zajmować. Tak? Tutaj w sprawach rodzinnych pokazała się ta dziesiątka denarów, będziecie odwiedzać swoją rodzinę, być blisko rodziny. Myślę, że o to tutaj chodzi. Albo jakieś większe inwestycje poczynicie. Co natomiast, jeśli chodzi o singli? Single w grudniu. Możecie spotkać kogoś na swojej drodze w grudniu, kto nie do końca będzie miał szczere intencje. Tutaj wręcz jest takie ostrzeżenie przed osobami, które nastawione są tylko na przelotną znajomość. Tak więc jeżeli też jesteście tak nastawieni, to okej. Okay. Tutaj nie ma w tym nic złego. Takie właśnie natężenie tej energii mi się pokazało w drugim tygodniu. Możliwość na jakąś taką krótką, ale bardzo intensywną znajomość. Natomiast jeżeli nie chcecie, nie interesuje was to, to możecie spotkać na swojej drodze w grudniu osobę, która również będzie tak mówiła, że nie, ja jestem nastawiona na taki dłuższy związek, a potem wyjdzie jak wyjdzie, tak? I będziecie już tutaj właśnie pod koniec tego miesiąca, właściwie od połowy, tak odczuwać, że trochę jesteście, trochę czujecie się oszukani. Dopiero w czwartym tygodniu odcinacie się od tej historii, tak więc na waszym miejscu byłabym ostrożna i aż tak bardzo nie otwierała się na osoby nowo poznane, dlatego że one nie do końca będą miały szczere intencje wobec was. Co jeśli chodzi o pracę? W środowisku pracy bardzo ładne, spokojne, uładzone te energie mi się pokazują. W pierwszym tygodniu jakaś szansa. Tak więc miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, pojawi się jakaś szansa, propozycja, może to być związane z jakimś awansem. Bardziej mi się tutaj takie zadowolenie emocjonalne pokazało niż
finansowe, no ale wiadomo, jak ktoś poświęca się swojej pracy, lubi ją, oczywiście teoretycznie tak powinno być, to potem jest gratyfikacja finansowa. Możliwość taka pojawiła mi się w drugim tygodniu, ale to się wiąże z taką cięższą, natężoną pracą, ale wy nie będziecie tego odczuwać. To będzie dla was bardzo dobry czas, jeśli chodzi o pracę. Ja mam wrażenie, że wy wykorzystacie tę szansę, która się przytrafiła. Bardzo ładna energia w trzecim tygodniu, trzeci, czwarty tydzień właściwie grudnia. To może być związane po prostu z fajną atmosferą świąteczną, ale nie tylko. Może was odwiedzić na przykład jakaś wasza miła, była koleżanka z pracy. Coś miłego, jakiś miły gest może tutaj być pokazany w tej energii. No i jakieś wahanie, zastanawianie się przed końcem tego roku, ale nie podejmujecie jeszcze działań. Na razie tylko robicie rozeznanie. Może być to związane z tą szansą, która się tutaj pokazała na początku miesiąca. I co karty chcą pokazać? Jakieś ważne informacje na 4 tygodnie. Co mi się tutaj, kochani, pokazało? Jeśli chodzi o początek tego miesiąca, to tak ogólnie możecie odczuwać, że coś was blokuje, że nie możecie rozwinąć skrzydeł, że nie możecie w pełni wyrazić siebie. I trochę może to nadszarpnąć wasze poczucie własnej wartości, mam wrażenie. Tak jakby chowacie się do swojej skorupy i to może trwać przez dwa pierwsze tygodnie. Potem w trzecim tygodniu ja mam rozwiązanie tego problemu. Nazwijmy to, powiedzmy, problemem. W jakiś sposób to sami pustelnik przepracowaliście i potem pod koniec tego miesiąca po prostu może być tak, że czegoś wam będzie brakowało. Może będziecie mieć jakiś plan, ale brakuje finansów na to, brakuje pieniędzy po prostu. Tak więc tutaj pod koniec tego miesiąca, mówiąc tak wprost, mam pokazaną sytuację, w której nie będziecie sobie mogli na coś pozwolić. Tak więc takie informacje dla was, kochani, na ten grudzień. Wszystkiego dobrego, udanego miesiąca. Trzymajcie się. Do usłyszenia już za miesiąc albo w innych filmach. Pa, pa.